Z Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas, były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej, lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. W naszych rozmowach pojawiają się czasami tematy trudne, niewygodne, może takie wprawiające nas w zakłopotanie. Obecny wirus jest takim trudnym tematem, mimo wszystko tak bardzo często obecnym. Ale i trudne w tym kontekście są rozmowy o Kościele, podejściu różnych osób do obostrzeń. Niektórzy są za, inni są przeciw. Jest to słuszne bądź nie. Nie możemy zostawić niektórych tematów tak po prostu i żyć dalej. Tak się nie da, bo cały czas to coś w nas będzie pracować. Na uczniów idących do Emaus możemy popatrzeć z jednej strony jako na tych, którzy uciekają, nie mają nadziei, myślą, że to już koniec. Z drugiej strony wszystko, co się stało z Jezusem, było przecież obecne w ich sercach i rozmowie. Kiedy Jezus ich spotyka, to właśnie o Nim rozmawiają, drążą ten temat, trudny i niezrozumiały, i szukają wyjaśnienia. Gdyby byli zamknięci i nie chcieli ani o tym rozmawiać, ani słuchać, jak Ateńczycy na Areopagu wobec świętego Pawła, to być może Jezus nie mówiłby do nich tak długo, mogliby rozstać się wcześniej, nie zostałby z nimi na wieczór i nie byliby świadomi, kto się do nich przyłączył. Jasne, to tak zwana gdybologia, którą przecież nie warto uprawiać. Historia potoczyła się tak, jak się potoczyła. Poznali Jezusa po łamaniu chleba, a zaczęło się od stawienia czoła trudnemu tematowi. Ich zadaniem dzisiejszym będzie nasza refleksja, co jest dla mnie trudnym tematem, z czym się zmagam, czego nie rozumiem, gdy chodzi o wiarę, o życie. Może warto z kimś się tym podzielić, a nie zamiatać to pod dywan, udając, że nic się nie dzieje, że przecież nic mnie nie trapi. Podejmujmy trudne tematy, a może przydarzyć nam się i cud, że Jezus zacznie nam wszystko wyjaśniać, jak dzisiaj w Ewangelii swoim uczniom.